Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach sezon drugiego. I na wstępie chciałem wam powiedzieć, że generalnie cała mapka została przeniesiona na serwer. Oczywiście wróciłem na hosting Bedrock Host, na którym to poprzednio również miałem poprzedni sezon. No i na serwer wprowadził się GameMaker i jakby no w tym momencie go nie ma ze mną, bo nie ma go fizycznie w domu. Ale no, zaczął on tutaj tworzyć nam różne rzeczy. Tutaj widzicie okno chyba będzie, nie wiem, tak mi się wydaje. Po prawej, po lewej no, nasze pomieszczenia, jak ktoś widzi już. Proszę bardzo. Tak wygląda chwilowo chatka nasza. Tutaj ładnie pokopał trochę surowców, mamy trochę diamentów. Nawet zrobiłem sobie hammer diamentowy. No trochę surowców, tutaj maszyny się chyba nie zmieniły, tutaj się wykopało tylko pomieszczenie. Tutaj ja postawiłem więcej scaffoldów, żeby to wyglądało jakoś w miarę. Tutaj się wykopało pomieszczenie, tutaj, znaczy to wykopał Gim, to wykopałem ja. I tutaj zauważycie, że zaznaczyłem miejsca, w których mają być pewne maszyny. Tymi pewnymi maszynami będą oczywiście... oczywiście będą, no bo mi uciekło słowo, kokołeny, które będą nam produkować creosote oil. A tutaj w tym miejscu, tylko będę musiał wyliczyć, jak to się znajduje w dół możliwe. Chyba nie bardzo będę miał możliwość w dół iść. A tak a propos, sufit jest przerobiony, więc w razie co będę widział, gdzie jest koniec. Tutaj będzie postawiony tank, największy możliwy tank z tanków, z mechanizmu. Jednakże będzie wymagał ode mnie trochę sporo stali. Tak. Tu będzie tank postawiony konkretnie. I teraz nie pamiętam, jakie on mógł mieć wymiary. A już wam tłumaczę. Dynamic tank mógł mieć wymiary. Jakie? Momencik, nie widzę tutaj tego. Może tutaj będzie takowa informacja? No kurczę, powiem szczerze, mnie zaskoczyli, bo na internecie nie ma napisane, jaki jest wymiar maksymalny. No to powiem szczerze, jest ciekawostka. Znaczy w jednym miejscu znalazłem informację 18x18x18. Nie wiem, na ile to jest, może i tamta była wymiar prawdziwy. Nie, dobrze, 18x18x18. Tutaj powstanie tank 16x16, czyli cały chunk obejmie. I 18 w górę, w dół. Tutaj pomieszczenie jest 32x16, czyli dwa chunki są wykopane. A tutaj patrzcie, aż się przez górę przebiłem. Tutaj jakieś okno pewnie będzie wstawione później, żeby to wyglądało w miarę ciekawie. Tym już się zajmie Gim. Jako spec od estetyki. A my zaczniemy sobie stawiać kokołeny dzisiaj. Może, że tak powiem, liznę delikatnie temat w kwestii Aloy Smeltera, żeby zrobić może jakieś kable. I zaczniemy robić po prostu koksownię. Z prawdziwego zderzenia. Dobra, na razie 5 wrzucimy. I tutaj trzeba było dołożyć węgla. O, powiedzmy, że jeszcze tak dorzucimy. 5 i tutaj 5. W sumie, o! I równiutko teraz będzie wszędzie. No i teraz kwestia jest tylko wyczekać moment, żeby... No, przerobiło nam się trochę sporo tego kleju, bo no, sporo będziemy tego potrzebować, no ale dobra. To może się przetwarzać spokojnie, a my w międzyczasie możemy iść
I powiedzmy, że przerabiać te sztabki, znaczy przerabiać sztabki. W sumie to nie możemy, bo i tak muszę zaczekać, aż mi się przetworzy dość spora ilość tego. No mniejsza. Ale teraz pytanie, jest możliwość tworzyć jakoś piasek? Może? Najlepiej byłoby przy pomocy tego urządzenia, które tutaj mamy. Nie, Crusher z Actually Addition daje radę, z kobla. Czyli ten Crusher tutaj moglibyśmy podpiąć tak, żeby tworzył piasek. Tylko ja nie chciałbym, żeby ten piasek trafiał w to miejsce. Czyli po prostu to miejsce trzeba zapchać maksymalnie jak się da. Albo odpiąć Crusher. Ciężki dylemat, powiem szczerze. No właśnie, ciężki dylemat. Odepnę to. Postawię to z drugiej strony. Dobra, i teraz tak, tutaj ładujemy kobla. Może nawet więcej tego kobla, co? Bo tego akurat mamy dość sporo, więc nie ma co żałować. Możemy naprawdę sporo uzyskać tutaj. Dobra, na dwa leci. Raz, dwa, trzy. I elegancko. I teraz tak, tutaj przetwarzamy sobie klej. Tam sobie przetwarzamy piasek. I będziemy za chwilę w stanie jakieś kołkołeny pierwsze postawić. No tak, dobra, ale teraz tak, z racji, że ja bym chciał, bardzo bym chciał, podkreślam, użyć bardzo fajnych kabli, które pomogą nam przy przesyłaniu itemów, potrzebuję alloy smelter. Taki zwykły, podstawowy, simple, Grinds of Infinity. Czy ja może mam go troszeczkę? Nie mam, więc najprostszym sposobem, żeby uzyskać, jest wzięcie sobie jednego Iron Angota. A także Flintu, którego chyba nie mam. A nie, tu jest Flint. Nawet nie wiem, dlaczego tutaj trafił, jak był z tymi wszystkimi surowcami. No i teraz tak, bierzemy sobie tego Flint and Steel. Idziemy do kopalni. No i teraz tak, mając Flint and Steel, musimy się wkopać jeszcze niżej. Czyli ja pójdę sobie w tym miejscu, spiralnie w dół, no i tu jest lawa, więc nie może być to miejsce. Tutaj jest też lawa. No powiedzmy, że spróbujmy w drugą stronę pójść. Tutaj. Może tutaj się uda. Tak, musimy dojść do bedrocka. Tak jest, mamy bedrocka. Tutaj, tutaj. O, myślałem, że coś wydobyłem. Znaczy, że znalazłem diamenty, ale nie. Szkoda, właśnie nie. Niestety nie. Dobra. Teraz tak, przy pomocy Flint and Steel podpalamy bedrock. No i teraz przy odrobinie szczęścia mamy szansę właśnie uzyskać Grinds of Infinity. Okej, okay, dobra. Jak widzicie, że tak powiem, ten ogień nam strzela i uzyskujemy Grinds of Infinity. Kurczę, jak ja się dzisiaj plączę po prostu, to jest masakra. Oj, proszę się nie palić, halo. Halo, proszę się nie palić. Dziękuję.
No kurde. Ciekawy jestem, ile razy jeszcze się podpalę. No mamy na razie 9 aż całe. O, coś słyszę, że strzela, ale... Dobra, tu mamy kolejny. Tu jest jeszcze jeden. Tak, trzeba to szybko łapać, bo się może spalić. Jak widać. No i uzyskujemy kolejne sztuki. Dobra, to teraz tak. Ja poczekam chwilę, chociaż jedną zapalniczkę wystukam. I zaraz do was wrócę, jak będę już na górze. Okej, dobra. Powróciłem na górę, więc teraz tak, biorę sobie żelazo. I z tego żelaza zaczniemy tworzyć już. Czyli tak, Simple Alloy Smelter. Potrzebuję jeszcze Iron Bars. Proszę bardzo. I teraz Simple Machine Chassis. Ja bym stworzył od razu 4, dlatego że wiem, że na 100% mi się to przyda. Stone'owe giry. Brakuje mi tylko w takim układzie patyczków. Dwa giry tam bodajże były, jak się nie mylę. A raczej się nie mylę. Nie mylę się. Dobra. Poprosimy stone giry. I piecyki jeszcze tylko. Aż 2. Dobra. I w tym momencie uzyskujemy Simple Alloy Smelter. Jak go postawię tutaj, to zacznie... Tak, będzie ładował. Pięknie. O to właśnie chodziło. I teraz tak, mamy enderperły, które uzyskał nam po części Gim, po części ta maszynka nasza, która tam stoi. W ogóle a propos maszynki, muszę coś wymyślić, żeby jej więcej energii zapełnić. Mam już pewien pomysł, ale na razie, że tak powiem, siedzę cicho. Jedno pytanie. Z Iron Nuggetów, no właśnie. Więc nie aż tyle tego będę potrzebował. Powiedzmy, że 6 mi w tym momencie... wystarczy. Tak, 6 będzie jak najbardziej wystarczające. Czyli wrzucamy tutaj, plącze mi się język, jak nie wiem. Pyk i pyk. I w tym momencie tworzy nam się conductive iron. Do tego będziemy potrzebować conduit bindery jeszcze. Więc trochę kleju, trochę piasku i gravel. Czy mam w ogóle gravel? Nie no, gravel mam trochę. Powiedzmy 2,5 staka gravla, stak kleju i pół staka sandu. Nie, stak sandu i stak kleju. Nie, po pół. Nie, dobrze, całe, bo 2,5 staka tego wyszło. Czyli łącznie 4 staki binderów. Okej, okay, no to jest taka dobra ilość nawet. Powiedzmy, że tak, 3 staki jeszcze tu wrzucę, pozostałe 4 staki kleju pójdą do surowców moich, żebym miał na zapas w razie jakbym, nie wiem, coś się wydarzyło, że nagle bym tego potrzebował. Dobra, teraz tak. Ja przepalę sobie odpowiednią ilość wszystkiego i zaraz do was wrócę, chociaż nie, moment, nie przepalę, moment, przecież mam już cegły. Dobra, bierzemy cegły, tyle ile się da, 4-5 staków piasku potrzebuję do tej operacji i wytwarzamy sobie kołkołeny. Tak, oczywiście na razie to jest tylko pierwsza partia kołkołenów. Dlatego, że no one są dość drogie, jakby nie było, więc no będziemy je troszeczkę na raty budować. Tutaj planuję 16 kołkołenów. Przyszłościowo mogę jeszcze 6 dołożyć, czyli 22 mieć na tym poziomie i ewentualnie jeszcze poziom wyżej mogę wykopać pomieszczenie, w którym również kołkołeny mogą się znaleźć. Ale na razie stwierdziłem, że 16 mi spokojności wystarczy, przynajmniej na ten moment. Więc no, 16 będziemy stawiać. Ze staka jestem w stanie postawić taki 2. I teraz tak, stawiać taką konstrukcję, czyli... No właśnie. 3 na 3 macie podstawę.
Może to jeszcze raz wytłumaczę, żeby każdy na pewno zajarzył, o co chodzi. 3 na 3 stawiacie podstawę tej konstrukcji. Potem kładziecie 3 na 3, ale puste w środku. I potem znowu 3 na 3 zamykacie daszkiem. I tworzy wam się taki piękny piecyk, w którym możecie tak, albo możecie wrzucić do niego węgiel i wytworzy wam się wtedy koks. I ja bym na początek sam wrzucił 2 staki węgla, chyba żeby zacząć sobie go wytwarzać. Bo i koks jest fajny, i węgiel jest fajny. Ale myślę, że koks się na chwilę obecną bardziej przyda. No i właśnie, i teraz tak, wrzuciłem po staku. I teraz każdy z tych piecy zaczął pracę. I teraz tak, taki węgiel będzie się przez 90 sekund przetwarzał na koks. Da mi to 500 mini bucketów crossod oila oraz jeden coal coke, czyli no, węgiel koksowniczy. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, szczerze mówiąc. Który no. Można tak, albo można go użyć jako zwykłego węgla, z tym, że różnica jest taka, że pali się on znacząco dłużej, jak już zobaczycie na sam carbon value, że to jest 1600, a tu jest 3200, czyli no dwa razy dłużej się pali, to jest po pierwsze. Po drugie, tylko jego możecie użyć w blast furnace. Tutaj zobaczycie. A, tutaj nie jest pokazane nawet, jakiego paliwa możecie użyć. Ale ja wiem, że tutaj można używać tylko dwóch rodzajów paliwa. Czyli pierwszym rodzajem paliwa jest węgiel drzewny, a drugim rodzajem paliwa jest właśnie koks, który tutaj nam się będzie wytwarzał w tych piecach koksowniczych. Także, no niestety nie pominiemy tego fragmentu rozgrywki, że, no, wiecie, wytwarzanie stali i tak dalej, i tak dalej. No niestety, ale przy Minecrafcie zmodowanym to jest nieodłączny element po prostu gry. Stąd możemy zabrać, stąd już możemy też zabrać. O, czy ja mam jeszcze piasek? Coś tam się znajdzie. Dobra, jeszcze jeden piec może się uda postawić. A nie, ja chcę mi się tego układać kołkołem. No i teraz tak, to będę układał sobie już pewnie poza odcinkami, dlatego że będę no, musiał to poukładać po prostu, żeby to jak najwięcej działało tego, ale jeszcze z wami chciałbym postawić tutaj mały automat do ogarnięcia tych piecy, czyli przewody, które pozwolą nam przesyłać itemy do przetwarzania. Czyli tak, Conductive Binder Composite musimy wrzucić do przetworzenia, do przepalenia w tym miejscu. O, nie zmieścił mi się cały, no dobra, trudno. Wiecie co, ja poczekajcie, ja to przepalę i zaraz do was po prostu wrócę. Dobra, jestem z wami z powrotem. Teraz tego, w międzyczasie udało mi się pozyskać kilka fajnych rzeczy. Pewnie już po moim ekwipunku wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie, no to zaraz się dowiecie. Potrzebuję jeszcze tak, tego Cider Pearl, czy jak to tam się nazywa. 5 sztuk mam, czyli jeszcze 2 bym potrzebował. Dobra, mamy 5. Łącznie potrzebuję 9 magma creamów. Tak, od razu chcę stworzyć również jeden blast furnace, chociaż jeden. Podkreślam to. A na niego potrzebujemy 34 bloki Blast Furnace Brick. On, tak jak mówiłem, służy do produkcji stali, czyli tak. A, tutaj mam włączony? Mam włączony, dobra. Czyli tak, tutaj będzie pierwszy piec stał. Będę piecy stawiał łącznie 3. No na początek 3 będą w miarę w porządku. Teraz tak, jak stawia się Blast Furnace Brick? No, no, wiecie, o co mi chodzi, blast furnej. Czyli tak, jeżeli chcecie go budować tak, jak ja go buduję, no to tak, pierwsza ściana 3x4, druga 3x4
i dwa wolne w środku, no i potem znowu zamykacie 3 na 4. Można powiedzieć inaczej, że stawiacie go tak jak Coke Owen, czyli też są puste w środku, tylko że tak, pierwsze jest pełne, drugie jest puste w środku, trzecie jest puste w środku i czwarte jest pełne. On jest po prostu o jeden poziom wyższy względem takiego zwykłego Blast Furnace'a. No i teraz tak, produkcja stali. Tak, wiele osób pewnie zastanawia teraz, jak... A właśnie, ile mam piecy jeszcze łącznie wystawionych? Dwa działające? Nie, jeden działający. To nie dobrze. To nie dobrze. Dobra, mniejsza z tym na razie. Będziemy myśleć później, co z tym fantem zrobić. Na razie to tak, może wrzućmy to tutaj. To tutaj. Do wszystkiego i niczego wrzućmy jeszcze slimy. Okej. Tutaj wrzućmy resztę tego. Okej, dobra. Raz, dwa. Dwa staki tylko. Trochę mało. Przydałby się jeszcze z jeden chociaż. No, zaraz się powinien wykonać. A właśnie, bo to ten czang, na którym ja jestem obecnie, nie jest ładowany. Momencik, F9, czy to jest jeden chunk? Tak, to jest jeden chunk. Teraz będę starał się na tym save'ie robić pomieszczenia jednochunkowe, żeby ładować całe chunki od razu, a nie na przykład, nie wiem, pół chunka, czy coś takiego. Chociaż nie, dobra, starczy mi to na razie. 18, kurde. Będziemy mieć bardzo dużo rurek. Dwa staki rurek. Pięknie. Podoba mi się ten pomysł. Teraz tak. Skrzyneczkę potrzebujemy. Ta jest pusta akurat, więc sobie ją po prostu pożyczymy stąd na razie. No i idziemy w tamto miejsce na górę. I teraz tak. Ja bym chciał również z tego miejsca tutaj puścić w górę później się. Ale myślę, że spokojnie możemy w tym miejscu postawić również skrzynkę. I po prostu będziemy wchodzić na skrzynkę i na drabinę dopiero. Dobra. Może być, moim zdaniem będzie w porządku. I teraz tak, kopiemy się tutaj dołem. Tak, dlatego tych rurek jest aż tyle, bo naprawdę sporo ich pójdzie. Tym bardziej na taką odległość, jaką ja tutaj pójdę. Na razie podłączę trzy piece. Później będzie ich oczywiście znacząco więcej. Dlaczego ja używam tego kilofa? Właśnie, miałem tego używać. A używałem diamentowego chyba, nie? No właśnie. No właśnie. Teraz tak, on będzie miał dwa wyjścia. Po prawej i po lewej stronie. Tutaj będzie na Never Active. Tutaj będzie tak, ale on będzie również w dół. Nie, w dół nie musi być. Użyjemy tam innych kolorów, fakt faktem, ale w dół nie musi być, bo ten przewód będzie odpowiadał za te piece. Konkretnie za wysysanie tylko i wyłącznie węgla z tego miejsca. Czyli tak, ekstraktujemy na brown, insertujemy z blue. Czyli ekstraktuj na brown cały czas, insertuj z blue też. No i teraz tak, z racji, że tutaj jest ekstrakt na brown, czyli brązowy kolor, to tutaj musi być wejście na brązowy. Czyli insertuj z brązowego, a wywalaj na niebieski. Czyli teraz automatycznie powinno się wszystko odgrywać. Pyk. I pyk. Czyli w momencie, kiedy tutaj włożymy węgiel zwykły, zaraz wam to mogę nawet zaprezentować. Tylko muszę się wywalić z itemów. Powiedzmy, że tak, to na razie wrzucę tutaj, to tutaj. Tutaj. Dobra, powiedzmy, że tak. Wezmę 5 staków węgla do przetworzenia. I teraz tak, idę na górę. Do tej skrzyneczki tutaj wrzucam sobie węgiel.
i on automatycznie będzie wychodził z tej skrzynki i trafiał do piecy. Najpierw zapełni pierwszy piec, drugi, trzeci, czwarty, ale możemy również ustawić funkcję round robin, czyli tak, najpierw wrzucisz 4 tu, 4 tu, potem 4 tu i tak po kolei będziesz leciał w pętli. Czyli nie zapełniasz pierwszego, dopiero potem drugi, potem trzeci, czwarty i tak dalej, tylko masz każdy po kolei zapełnić, żeby one zaczęły już swoją pracę. Tak to mniej więcej ma działać. W tym round robin nie trzeba ustawiać, bo miejsce docelowe jest tylko jedno dla każdego z tych piecy. Ale stąd, wysysając, miejsc docelowych jest nawet 16. Znaczy może być 16, o ile je ogarniemy. No właśnie, tutaj się jeszcze nie można ogarnąć z tym. Tak, no właśnie. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest ciecz, która będzie produkowana w tych piecach. No i tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, bo musimy wybudować tanka, który ma być tutaj. Na razie jednak ten kreosot bym chciał coś z nim zrobić. No i teraz zastanawiam się co. Opcji mamy kilka. Możemy go pompować do trashcana na ciecze, czyli miejsca, w które będzie odsyłać ciecze po prostu gdzieś w próżnię, żeby się ich pozbywać. Możemy również... No właśnie, w momencie to nic za bardzo nie możemy, bo zawsze coś tam jest po drodze. Jakby to ruszyć? Jakby to zrobić? Chciałem jeszcze jakąś możliwość. Poza tym, na razie wygląda to tak, że na obecną chwilę nie bardzo mam jakieś możliwości. No dobra. Więc na razie po prostu sobie chyba odpuszczę. I skupię się na tym, żeby piecy więcej postawić, żeby oczywiście jak najbardziej zwiększyć moją wydajność. No i podkreślam, że jeżeli nasz kreosot oil się zapełni w tych piecach, to piece również przestaną działać. Dlatego fajnie byłoby wymyślić coś, co da nam możliwość tą ciecz odpompować. O, no właśnie, odpompować tą ciecz. No właśnie, tak mówię, tu jest ten dylemat mały. Jak to załatwić, jak na razie. A, i tą dziurą tutaj w podłodze się nie przejmujcie. Ona będzie potem zasłonięta fasadami, mimo oczywiście tego, że tutaj tego nie widać za bardzo, tak? Tym bardziej, to jest pomieszczenie typowo techniczne w tym miejscu. Nie postawiło się. Jak tutaj było? Brown i blue. Brown i blue. To jest znowuż. Brown i blue. I tak jak powiedziałem, tutaj wszedł węgiel, to teraz wchodzi tu i tutaj na przemian. Raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. I tak cały czas w kółko macie je. Można tu jeszcze zastosować taki downgrade, upgrade. Czyli żeby po jednym itemie w każde miejsce najpierw wysłał, nie po 4, tylko po jednym. Wtedy jak wrzucę równe 16 sztuk, to on je rozlokuje równo po każdym z piecy. I wtedy każdy piec przynajmniej jeden cykl wykona. No ma to teoretycznie trochę sensu, aczkolwiek chyba nie w moim przypadku jak na razie. Znaczy w ogóle to chyba nie ma w moim przypadku sensu akurat. No ale pomijam ten fakt. Tutaj, tak jak mówię, jeszcze bym 6 piecy może później wcisnął. Zresztą się zastanawiam, czy to jest sens, żeby tutaj wciskać więcej piecy, skoro tutaj pójdzie jeszcze 8. Tutaj 8, z przodu przed nimi 8. Teoretycznie jak na upartego, z racji, że to pomieszczenie będzie automatyczne w pełni, to mógłbym jeszcze tutaj 8 postawić. Dobra, zobaczymy później jak to wyjdzie w końcu, bo tak jak mówię, na razie to jest wszystko bardzo techniczne.
No i dobra. W takim razie powiem wam szczerze, że pół godziny minęło, także ja wam podziękuję w tym momencie za oglądanie tego odcinka. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie już kolejne rzeczy tutaj tworzyć. A, od razu mówię, wrzucam tutaj do blastwórnej pół staka ironu i stak węgla koksowego, no koksu po prostu mówiąc wprost. Dwa koksy, jeden iron ingot daje jeden stal i taki jakby proszek. Nie wiem, jak ten proszek nazwać. Ej, dwa? Tak, dwa. Tutaj nie widać tego. 64 sekundy. Czyli 6400 tików. Albo dwa coal coke'i, albo cztery węgle drzewne. No jeżeli ktoś ma produkcję węgla, znaczy produkcję węgla, produkcję drzewa, czyli farmę drzewa po prostu postawioną, no bardziej się chyba opłaca tutaj drzewo ładować do tych piecy wszystkich i wrzucać je tam, w tamto miejsce, ale jeżeli ktoś tego drzewa nie ma, tylko no, ma węgiel, no to chyba bardziej się opłaca węgiel na koks przetworzyć i tutaj opalać ten piec koksem. No ja nie widzę przynajmniej lepszego wyjścia na tą chwilę dla mnie. O, jak widzicie, sztabka stali już jest, także na spokojnie można tutaj operować tym. No powiem tak, ze stali nie zrezygnujemy, nie ma nawet takiej możliwości fizycznie, bo stal to jest naprawdę podstawa absolutna wszystkiego, przynajmniej grając na modach, także jesteśmy na te piece po prostu skazani, można powiedzieć. Dlatego chciałbym ich postawić dość sporo, żeby to dość szybko sobie w przyszłości szło, po prostu mówiąc. Tym bardziej, że ten tank wielki ze stali, on będzie naprawdę mega dużo stali wymagał. A właśnie, a propos stali i surowców. Jak drogie jest query? No szybciej chyba to stworzę. To Logic Infuser. Tutaj to samo. Titanium. Ale titanium to było chyba... Tak, rutil ore. Także mam to na spokojnie. No to bez problemu będę w stanie to stworzyć. Titanium, no i tutaj też jest stal potrzebna, więc... Nawet jakbym chciał stworzyć sobie query do kopania na świecie surowcowym, no to... Bez tego nie ma możliwości w ogóle szansy ruszyć. A powiem wam szczerze, że nawet lepiej byłoby sobie ten koks ogarniać. Chociaż powiem szczerze, że później może rzeczywiście jednak węgiel drzewny byłby lepszy do działania query, bo uruchomię sobie silniki survivalowe, czyli te, które produkują bardzo dużą ilość energii w bardzo długim czasie faktem, ale takich silników mogę postawić, pamiętajcie, więcej. I one też dadzą radę i w końcu to query wykopią. Z jakim rezultatem? No to już sobie sami musicie na to odpowiedzieć, bo chyba wszyscy wiemy, że no rezultat będzie jaki będzie. No ale kurczę, no chyba lepsze to niż takie czekanie na... aż ktoś się wbije na serwer i mi po prostu tych surowców nakopie masakrycznie dużo. Także w tym miejscu wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim, cześć!